Siemano, Minecraftowe świry. Wbiliście na ten film pewnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby a. obejrzeć go, b. jesteście takimi samymi idiotami jak ja i po prostu nie wiecie jak coś zrobić i musicie posiłkować się poradnikiem, oczywiście bez urazy, c. nudzi wam się, d. wyświetlił wam się ten filmik totalnie z d***. A więc dla tych osób, które chcą wiedzieć jak to zainstalować, to wpisujemy sobie LabyMod, wchodzimy w LabyMod for Minecraft, klikamy pobierz dla Windowsa. U mnie wyskakuje niepowodzenie, tak jak w przypadku Badliona, Blazing Packa i tak dalej, ponieważ mam zaporę systemu włączoną, możecie zaufać mi, przysięgam wam na 1 069 000%, że to jest bez wirusów i bezproblemowo sobie to zainstalujecie. U was pewnie czegoś takiego nie będzie, tylko ja mam stupiony jakiś system. No, tak więc pobiorę to i zaraz się słyszymy. Tak więc kiedy już to pobierzemy i uruchomimy, wita nas ekran instalacji LabyModa. Tutaj naprawdę nic nie trzeba więcej robić, tylko klikać next, next, next. Więc myślę, że możemy kontynuować. Wybieramy sobie 1.8.9 Vanilla, jeżeli nie mamy Forge'a, jeżeli mamy Forge'a, to możemy sobie dać Forge'a, ale wydaje mi się, że Vanilla jest najlepszym wyborem. Okej, i teraz są tutaj różne mody. Item Physics sprawia nam to, że tak ładnie bloki leżą. Bardzo dużo osób się mnie pyta, ej, jak masz tak ustawione ładnie bloki, że tak leżą? No to właśnie w taki sposób Item Physics również występuje na Lunarze i Blazing Packu i Badlionie, więc polecam. Tutaj są Case Trockers, czyli też coś, o co mnie duża część z was pyta, ej, jak masz to w lewym górnym rogu, te przyciski? Ej, mordo! No to właśnie teraz będzie tłumaczenie. Damage Indicators jest na większości serwerach zabronione albo nie działa. Damage Indicators pokazuje, ile ktoś ma życia, jeżeli na niego najedziemy. Więc jak chcecie to mieć, to najpierw się doinformujcie, czy na danym serwerze nie dostaniecie za to bama. Tutaj jest customowy celownik, to też sobie możecie włączyć. Tutaj jest więcej party classów. Tutaj World Edit może być już od razu wgrany. Motion Blur, też polecam Motion Blura wgrać. Tutaj jest minimapka, voice chat, czyli chat głosowy możecie również mieć, no i customowe moje menu, ale ja tego nie instaluję, lecimy dalej. Również ten launcher jest non-premium, więc od razu odpowiadam na pytania pod filmem, czy jest na non-premium, to jest na non-premium, na launcherach non-premium działa. Okej, klikamy, że akceptujemy, install, czekam aż się nam zainstaluje, chwilę to potrwa, niedługo, no i już został zainstalowany. Odpalamy teraz Minecraft Launcher, LabyMod jest tutaj, jeżeli nie macie go tutaj od razu, to wyjdźcie z Minecrafta i wejdźcie. Ja w sumie miałem odpalony launcher przed instalacją, więc zapamiętał jakby wcześniejszą konfigurację, jeszcze zanim był LabyMod zainstalowany, więc wyłączcie sobie launcher Minecrafta i odpalcie go dopiero po instalacji. Okej, tym się nie przejmujemy, że tutaj są wykrzykniki i tak dalej, bo też dużo ludzi mi pisze, że się tym przejmuje, ale nie ma się czym przejmować, to jest normalne. Klikamy graj, czekamy aż się nam załaduje i w sumie możemy się już widzieć w Minecrafcie. Jak jesteśmy już w LabyModzie, to przejdźmy sobie na jakiś serwer. Typowo jest to już mój testowy serwer Cube Game, został on przeze mnie ochrzczony. Więc teraz tak, klikamy sobie Escape, Escape, opcje, ustawienia LabyMod, edytor GUI. Jeżeli chcemy sobie GUI edytować, to właśnie w takim stylu. Tutaj mamy informacje, możemy sobie ustawić FPS-y, możemy sobie ustawić tutaj współrzędne. To wszystko można przesuwać, łapać i nic się z tym nie dzieje, więc spokojnie. Zegar, data. Możemy sobie również biom ustawić, jaki mamy, liczba podmiotów, w sumie nie wiem co to jest. A, wiem, to jest moby i tak dalej, tak mi się wydaje, i ludzie i tak dalej, tak. Tutaj macie chunki, pamięć RAM, jakie ma zużycie Minecraft, ping swój możecie zobaczyć, gracze online, akurat na tym lobby jestem sam, adres serwera też macie, wsparcie serwera od strony LabyModa nie ma, efekty mikstur, scoreboard tutaj możecie mieć, combo, czyli tyle ile zakładamy strefek, zasięg i prędkość, więc to tutaj ustawiamy. Usługi zewnętrzne, tutaj możemy sobie licznik subskrybentów wstawić, więc to też jest fajne. Klikamy tutaj w zębatkę, ja tego nie będę ustawiał, bo mi zaraz wyjdzie z Minecrafta, ale to się tutaj ustawia. I tutaj są różne, czas AF, klik test, wyzwanie lawy. Tutaj mamy tła różne, nazwa modułu, czyli żeby nie pokazywało nam nazwy na przykład FPS, tylko po prostu tak o pokazywało. No i co tutaj mogę jeszcze wam pokazać. Tutaj jest skalowanie GUI jeszcze, czy chcę mieć większe, czy mniejsze. Tutaj mamy przyrównywanie do siatki, czyli ma nam pomóc ustawić lepiej itemki. Znaczy w sumie nie itemki, tylko GUI. I możemy sobie nawet menu ustawić. Okej, może w sumie ustawmy sobie case troki, co? Okej, przesuńmy sobie case troki na przykład tutaj. Możemy sobie ogólnie też RGB ustawić. Ja to postaram się ustawić tak jak na przykład to jest na innych, proszę o was, klientach. Więc zaznaczamy sobie wszystko na RGB. I jest RGB, tylko, kurde, ja próbuję to ustawić tak, żeby to było
jak na... Próbuję to ustawić tak, żeby to było jak na Lunarze, takie mniejsze troszeczkę. Oczywiście transparency sobie zmieniamy tutaj na 100, żeby nie było widać totalnie tych guzików. Wtedy już będzie troszeczkę jak na Lunarze, ale czekajcie, ja chcę... Tego się nie da jeszcze zmniejszyć. Już pozapominałem trochę rzeczy, ale zaraz sobie przypomnę. A, i możemy sobie jaki chcemy przycisk jeszcze tutaj dodać, żebyśmy widzieli przycisk, który właśnie klikamy. Dobra, wyjdźmy stąd, jak na razie. I jeszcze spróbujmy ustawić te keystroki, bo to mnie ciekawi, kurczę, żeby to zmniejszyć, bo ja wiem, że na pewno wy będziecie chcieli, żeby to było mniejsze. Możemy sobie tutaj również ustawić pod prawym shiftem edytor GUI w grze, to też jest bardzo spoczko opcją. Z tego co widzę, to te keystroki można zrobić, ale tylko i wyłącznie przy zmianie wielkości interfejsu. Jeżeli sobie ustawimy normalną, to wtedy będziemy mieli takie stroki mniejsze. Klikamy prawy shift i możemy sobie teraz ustawić... Nie, klikamy escape, keystrokes i sobie to możemy przesunąć, tylko muszę to zaznaczyć. O, chwyć się. No i tak sobie właśnie możemy takie stroki ustawić. Mamy również CPS-y, więc to też jest spoczko opcją. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do ustawienia Lady Moda. Ping na tabliście. Czyli pokazuje nam, ile mamy pingu. To jest na Badilionie domyślnie, więc z Lady Moda też można korzystać tak jak z Badiliona. Przejdźmy sobie do jeszcze ustawień. Oczywiście możemy sobie animację z 1.7 ustawić, ale to też jest jak na większości launcherów. Możemy sobie auto wiadomości tutaj ustawić, mamy historię ników, filtr czatu też mamy. Możemy wyłączyć to czatu, czyli jak coś napisze, to nie będzie czatu, ale czekajcie, dobra, teraz sobie może zwiększę tą wielkość interfejsu na dużą. No i jak widać, nie ma tła za czatem. Tylko keystroki się trochę rozjechały, ale już mi się ich nie chce przesuwać. Taki ze mnie leniuszek. Oczywiście są też różne emotki przy czacie, jak możecie zobaczyć. Tutaj macie edytor modułów i tak dalej, ale macie ikonki czatowe. Tutaj macie różne kolory i to wam od razu podpowiada, jak będzie wyświetlany dany kolor. I wydaje mi się, że to też jest bardzo w porządeczku. No ja to akurat tego nie wyślę, bo się te kolory nie zmienią, bo nie mam permisji. Ale tak by to ogólnie działało, więc polecam. Jeżeli na serwerze jest wgrany plugin, oczywiście z kolorowym czatem. Tutaj ustawiamy sobie autotekst, klikamy wiadomość, klawisz i ten klawisz plus na przykład shift pisze wam auto GG, czy coś w tym stylu. To też jest fajna opcja, dużo osób sobie to chwali. Ogólnie wszystkie dodatki możemy odinstalować albo wyłączyć w tym oto miejscu. Tutaj możemy sobie ustawienia motion blura włączyć i możemy sobie je tutaj ustawić. Czekajcie. Co? Your graphic card doesn't support motion blur? Aha, no to jak widać karty od AMD nie mają wsparcia do motion blura na Lady Modzie. Może tylko moja tak ma, może inne AMD działają, ale to jest dosyć śmieszne, no ale spoko. Oczywiście tutaj tło menu możemy sobie wyłączyć bądź włączyć. Możemy również pokazywać swój nick, czyli na F5 widzimy swój nick i kolor jaki ma nasz nick. To też jest bardzo fajna sprawa. Możemy sobie również ustawić rękę po lewej stronie, jeżeli ktoś tak chce, ale ja tak nie gram. To jest bardzo słabe. Możemy sobie również Discorda tutaj podpiąć, bądź TeamSpeaka i będziemy widzieli, kto się na przykład odzywa. Mamy również wyszukiwanie słowa na tabliczce. Możemy sobie również ustawić własny scoreboard. Klikamy sobie tutaj. Możemy sobie go zwiększyć, zmniejszyć. Możemy go tutaj również uporządkować według własnych upodobań, ale moim zdaniem tak jest w porządku. Możemy sobie liczby schować albo użyć domyślnych ustawień. Z tego co widzę, nie da się za nim tła ukryć, więc jest to dosyć słabiutkie. Ale mordeczki, w sumie powoli już dobiegamy do końca tego odcinka, więc jeżeli wam się ten odcinek spodobał i chcielibyście więcej poradników, albo chcielibyście poradnik dotyczący na przykład jakiegoś innego launchera, to też polecam. To też polecam, możecie mi pisać w komentarzach, to ogarniemy to wszystko, ja się zagłębię w temat i będzie dobrze. Tak więc co? To tak naprawdę na tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytanka, to zapraszam na mojego Discorda. Tam ludzie często udzielają odpowiedzi, ja też również udzielam odpowiedzi, ja również udzielam odpowiedzi pod filmami, bo na przykład pod filmem z Blazing Packa, gdzie to już prawie rok on ma, to i tak tam udzielam odpowiedzi, pomagam ludziom, więc po prostu jeżeli macie jakieś problemy, to piszcie albo Discord, albo piszcie w komentarzach. No, to tak naprawdę to tyle, jeżeli wam się spodobało, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Tyle, narka!